Sukces goni sukces w ekipie Silesian Green Power. Studenci Politechniki Śląskiej kilka dni po świetnym występie w East Fortune tym razem dali popis na torze w Bedford. Pojazd Anny Samol uplasował się na drugim miejscu, natomiast maszyna z Karoliną Żebielą za sterami na trzecim. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczona tym, że udało nam się zająć aż tak wysokie drugie miejsce. Co prawda trzeba pogratulować całej drużynie, no bo jednak ta godzina tego przejazdu to jest tak jakby ukoronowanie całego roku pracy ogólnie całej naszej drużyny Silesian Green Power. Radość i duma, wszyscy bardzo się z tego cieszymy i należy się tym po prostu szczycić, że takie osiągnięcia mogą nasi studenci uzyskać na arenie międzynarodowej. Na czym polega sukces właśnie tego bolidu? Sukces jest zespołowy, to jest praca interdyscyplinarna wielu osób i myślę, że trudno byłoby wymienić jeden z elementów tego klucza do sukcesu naszego zespołu. W projekcie jestem już 2 lata, a jako lider już rok. Tutaj wraz ze wzrostem ilości ludzi w zespole do aż do 30 osób, no trzeba było podzielić rozdział zadań i hierarchię trochę wprowadzić w zespole. Dlatego też jest lider projektu, którym jestem ja i spinam wszystko, załatwiam terminy i dbam o to, żeby bolid był gotowy na czas, ale do tego są też kierownicy zespołu mechaników i zespołu automatyków, którzy mają już swoje zadania i dbają bezpośrednio o te najniżej poziomowe zadania. Staramy się jako kierowcy i tak pomagać chłopakom tam w pit stopie. No wiadomo, trzeba założyć kombinezon, uczesać włosy, żeby nie wkręciły się w silnik, założyć kask, no i potem już po prostu jechać. Na początku dużo stresu, zanim się wsiądzie do tego bolidu, ale potem jak już się siedzi, jak już się jedzie, to raczej nie myśli się o tym całym stresie, o tych całych nerwach. I jak długo trwają przygotowania do takiego startu w zawodach? W zasadzie przygotowania trwają cały rok. Powoli zmieniamy z roku na rok bolid, poprawiamy elementy typu aerodynamika, jakieś opory toczenia, zmieniamy delikatnie kształt, konstrukcję. Dzięki temu z roku na rok bolidy są coraz lżejsze, coraz szybsze, a także coraz ładniejsze. Bolidy Politechniki Śląskiej, czy tam projektu Silesian Green Power, różnią się od konkurencji tym, że my podchodzimy do tego też badawczo. Tutaj za mną widać hamownię, na której symulujemy wyścigi, symulujemy sytuacje, które dzieją się na torze, badamy silniki, docieramy, dobieramy akumulatory oraz badamy szereg innych parametrów, które pozwalają nam chociażby z całej serii akumulatorów dobrać najlepszy, czy przebadać silniki, czy przypadkiem nie jest uszkodzony, a także po pewnej modyfikacji, po ściągnięciu tej góry tutaj możemy wsadzić cały bolid, puścić go na całą godzinę, a specjalny system pomiarowy tutaj zbada nam, co się dzieje i czy damy radę przejechać dany wyścig na danym torze. Ćwiczymy w Poznaniu, na torze Poznań. No i czasami wyjeżdżamy do Gorzyc na tor, tam też taki mają przygotowany mały tor, więc tam też ćwiczymy. Myślisz, że taki tor tutaj w Gliwicach przydałby się takiej ekipie jak wy? Tor przydałby się bardzo. Wyścigi w Polsce trudno zorganizować, szczególnie takie, ponieważ brak jest troszkę infrastruktury, ale tory w Poznaniu, tory w Gorzycach jak najbardziej odpowiadają nam i będziemy tam mogli wystartować, ale tu w Gliwicach przydałoby się miejsce, przydałoby się jakiś obiekt, na którym można byłoby takie bolidy ciche przede wszystkim i ekologiczne puścić i sprawdzić oraz dać pewną atrakcję dla ludzi, dla dzieci. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, wtedy nie musielibyśmy kombinować z dojazdem i wszystko mielibyśmy właściwie na miejscu. Mam nadzieję, że coś takiego powstanie. Tak, niestety bardzo ubolewamy, że tory, nie tak jak w Anglii, w Polsce są bardzo kiepsko dostępne. Naszym sponsorem jest tor Poznań, na którym głównie ćwiczymy, ale tutaj w pobliżu jest tor Gorzyce, prywatny tor, na którym staramy się ćwiczyć, chociaż te parametry toru jeszcze są do poprawy. To jest nasz najnowszy bolid, którym jeszcze ani razu nie startowaliśmy na zawodach. Jest on wykonany z suchego kompozytu, tak więc proporcja włókna do żywicy jest no, idealna. Wykonana w tej samej technologii, w jakiej wykonywane są bolidy formuły pierwszej. Tak więc liczymy bardzo na ten bolid na październikowych zawodach, na finałach. My od pomysłu, czyli od jakby pierwszej kreski projektowej, to mniej więcej rok trwa wytworzenie, zaprojektowanie, wytworzenie nowego bolidu. Z tym, że i tak zawsze się opiera na badaniach, które prowadzimy równocześnie, równolegle co roku i korzystamy z doświadczeń z lat poprzednich.
Ilu ludzi pracuje nad stworzeniem takiego bolidu? Zespół liczy około 20 parę osób. Ten zespół się zmienia w zależności od tego, jak studenci kończą studia, czy są chętni, czy nie. Także to jest bardzo różnorodna sprawa, ale mniej więcej 20 osób. Przed nami jeszcze trochę pracy, ponieważ nie mamy zamontowanego siedzenia w nim. Układ kierowniczy został już zamontowany, jednak wszystko trzeba jeszcze sprawdzić. Sprawdzić zbieżność, luzy. Tak więc no, mamy jeszcze niespełna miesiąc na doprowadzenie tego do właściwej formy. Najważniejsza różnica jest przede wszystkim w kształcie poszycia. Głównym czynnikiem, który wpływa tutaj na naszą prędkość, jest aerodynamika. Dlatego też no, widzimy tutaj różnicę pomiędzy tym a naszym obecnym bolidem. No, mamy nadzieję, że kiedyś nam się uda w końcu osiągnąć to pierwsze miejsce, dlatego pracujemy na najwyższych obrotach. Kolejny start? Kolejny start 11 października. Jest to finał zarówno Corporate Challenge, jak i Formuły F24+. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych wyników na żywo.